Siemano, wędkarze Jedi. Jesteśmy na świetnym łowisku w Ozadzie, jak się sprawi. W miejscowości Eidhoven. Łowisko się nazywa Inspiration Lake. I przyjechaliśmy po życiowy rekord. Są tutaj bardzo duże ryby, bardzo duże karpie, bardzo duże jesiotry. Jaki to jest rekord? Coś około 30? 27 kg. 27 kg. Do lata temu. Tak, do lata temu. No nie był złowiony w zeszłym roku, więc gdzieś jest. To był przed chwilą gość, który zarządza tym wszystkim. Mówi, że w zeszłym roku nie był złowiony. Nie był też gdzieś, nigdy nie zależy go wiosną. Więc dzisiaj my go złowimy. Może jutro. Ogólnie jest piątek. Zostajemy tutaj do poniedziałku. Mamy wynajęte całe łowisko tylko dla siebie. Nikt tutaj nie może wjechać, wyjechać. Jest pięknie. No jak dla mnie jest super. Jedynym małym minusem jest ta autostrada, którą tam może widzicie. Na mnie sobie Holandia jest mała. Sieć autostrad jest duża, dosyć dobrze rozwinięta. Bardzo dobrze rozwinięta. I takie rzeczy są. No ale jest świetnie. Nastawienia pozytywne. Pogodę mamy na weekend świetną. Nic tylko się cieszyć, rozkładamy się. Będziemy działać. Mamy trochę nowego sprzętu. Misiona tu zakupił wędki. Wyszek też trochę. Dość trochę. Też trochę. Zrobimy prezentację. Tak, później. Pokażemy wszystko później. No trzeba jakoś żyć. Jak się rozmnożymy. Jak się rozmnożymy. Jest. Jeśli chodzi w dobrym towarzystwie, to człowieka zobowiązuje. Trzeba coś znowu. I ryba jest. Chodź. Ryba jest bardzo aktywna. Mam nadzieję, że coś się trafi. Chcielibyśmy oficjalnie powitać kolegę Zbyszka w naszym teamie. Witaj Zbyszku. Stworzyliśmy coś na rodzaj teamu, wędkarstwo holenderskie. Dołączył do nas Zbyszek, łowi z nami od jakiegoś czasu, dobrze się dogadujemy. Również kolega Robert, z którym będziemy brać udział w zawodach. Będziemy mogli zrobić więcej odcinków styczką. Ze Zbyszkiem zasiadki karpiowe. Morskie. I nie tylko. I nie tylko. No. Ale mówię, że będą zasiadki F1 to. Tak, wszystkie ostatnie wypady byliśmy razem. Jest super. Więc co, bierzemy się, rozkładamy, kręcimy jakieś kulki, to pokażemy wszystko wam, co będziemy. No i zobaczcie, jest pięknie. Jeszcze swoich zestawów nie zdążyłem wyprowadzić, a już mnie wołają. Wioda zaciął. Porządnie. Będzie to dobrze. Na te kulki co ich masz w pogardzie? Wiele mam w pogardzie, a mówisz o których? E? Wiele mam w pogardzie. W topeksie, co powiedziałeś, że się... A nie, że w pogardzie, tylko że podeszły wilgocią. O. I ze skopaksu się zrobił praktycznie... Popeks. Praktycznie, jak to się nazywa, to śmierdzące? But i ryk? O, red. Także wędka została ochrzczona. A, bo tak, bo to pierwszy raz nad wodą. Czekaj, może ci zdejmę ten drugi kij. Kurde, aż się zacząłem teraz. Piękne łowisko. No. Nie wiem, pół godziny miałeś w wodzie zestaw, nawet może nie. No. Ponad dycha jest. O fuck. Leż. Dycha? Ponad. Grubo ponad. 15. Zobacz. Mistrz jest mistrzem, na koszyk. Poczekaj. Będą mi to wypominać, dopóki będę z nimi łowił chyba. Spróbuję pokazać. Delikatnie go tak za wysoko nie podnoś, bo jest... Może mi się uda. Tak. Piękna ryba. Nie męczymy go, bo... 13-400. Można uznać. 13-400 minus worek, tak? Mhm. No, tylko niecały kilogram. No to powiedzmy 12 kilo. 13-400. Worek się zważy, będzie do domu. Około 12 kilo na 120 centymetrach.
Świetnie. Po co jeździmy na ryby? A teraz będzie moje ulubione, jak odpływa. Tu nie wstawiaj więcej go, żeby to było to. A, sorry, no, racja. Ło, pa, 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 pa. Zobacz. Celebryta. Do Hollywood. Super. Ja się dopiero składam. Znaczy wędki już mam przygotowane. Pokażę wam, co będę przygotowywał do nęcenia. Miesioda już przed chwilą złowił pierwszą rybę, ładnego jesiotra. To będzie tak, tutaj mam przygotowane gotowaną kukurydzę z pszenicą i z niedużą ilością konopi. Do tego dołożę taką kukurydzę, którą tam kto oglądał, to pokazywałem kiedyś, jak można przygotować w domu. Mam nadzieję, że się nic z tym nie stało. Robiłem to dosyć dawno. Bardzo dobry towar. Wycięcie wodę. Dorzucam to do tego. To akurat była z maliną. Tutaj będzie jeszcze z melasą. Zobaczcie, robiłem to w zeszłym roku w zimę i takie weki spokojnie wytrzymują długi czas. Na spodzie osadził się cukier, bo dawałem go dosyć dużo. I dołożę do tego trochę orzecha tygrysiego. To akurat mam gotowe z mainline'a, bo tutaj ogólnie w regulaminie łowiska jest tak, że nie wolno używać orzecha przygotowanego samemu w domu. Muszą to być zapakowane, kupione w sklepie orzechy. Taki regulamin. Zaleję to wszystko melasą truskawkową. Dosyć dużą ilością. Robię tego dużo. Zostajemy tutaj do, i mamy piątek, zostajemy do poniedziałku. Więc trochę tego towaru będzie potrzebne. Nie wiem, czy dobrze ustawiłem, mam nadzieję, że dobrze mnie tam widać. Sporo, poszło około pół litra melasy w jakieś... Tu jest powiedzmy... No, dobre 7 kg towaru. I jeśli chodzi o kulki, o pelety, pobrałem wszystko, co miałem otwarte w garażu lub co otworzyły mi w zimę myszy. Podzieliłem się sporo w tym roku z myszami, zanim się kapnąłem, że są. Zobaczcie, miałem całą paczkę cytrusa, mało co wykorzystano. Dziura, zostało dosłownie kilka sztuk. Nie były to tanie kulki, ale niestety. Wrzucam je na razie całe. Później sobie będę je przecinał na pół, niektóre mielił, niektóre pozostawię w całości. Dołożę do tego jeszcze drobnego peletu. Tutaj jakiś czerwony halibut. Po prostu będzie to totalny miks wszystkiego, co posiadam, co nie wykorzystałem przez zeszły sezon. Trochę halibuta. Tutaj mam miks, to są takie kulki Amur, truskawka, ochotka. Trochę wanilii było. Reszka, lorpio, bardzo lubię ten pelet. Kiedyś można powiedzieć, że tylko łowiłem na to. Szybko pracujący tutti frutti z tubertini. Zielona betaina, też szybko pracująca. Czarny halibut też z lorpią. Mam jeszcze trochę Pinky Boya. Naprawdę to będzie, kurczę,
miks niesamowity. Tutaj kopeł skarpiowy też myszy dobierały się do tego. Drobny pelet. Czerwony halibut 2 mm. Czosnek z maszką. I 4 mm teczko. Nie wiem czy dobrze robię, czy źle. Mam nadzieję, że przypasuje tutaj. Spływają konkretne świnki. Jakaś reszta rinzersa. I zaleję to. Też mam jakieś otwarte likwidy, które już długo stoją. Z dynamita, słodka kukurydza, wanilia. I skopek taki z ProLine'a też już go mam długo. Muszę to powykorzystywać, zanim się to wszystko, ten jest dosyć gęstszy, zanim to wszystko się popsuje. Mam nadzieję, że przyniesie to zamierzony efekt. Zamykam to, wymieszam, postoi to chwilę, najdzie wszystkimi aromatami. Może jeszcze zielonej betainy z masło. Jak szale, to szale. Spotted Fin Catalyst. Bardzo dobry towar, bardzo fajnie mi się sprawdził przy robieniu jej. Myślę, że tego jest tak dużo, że spokojnie można to. Dam do kukurydzy trochę skopeksu, trochę jeszcze w te kulki. Tak, jak zwykle miałem to pociąć, pokruszyć kruszerem, no ale jak zwykle wymieszałem wszystko, zalałem ciapą, nie wiem jak ja to teraz potnę i pokruszę. No ale nic, taki los. Dobra, mam nadzieję, że coś to przyniesie jakieś efekty, że za chwilę będę mógł pokazać jakie jest ulubione ryby. W internecie znaleźliśmy informacje od wędkarzy, którzy tutaj łowili. Że dużo ryb trafia się pod brzegiem. 6, 7, 8 metr, że nie trzeba wcale gdzieś daleko wywozić. Więc ustanowiłem jedną wędkę. Tutaj mam na klipsie białe robaki i na haczyku trzymałe czerwone. Niewielkie 400-gramowe obciążenie. I regulamin łowiska stanowi, że minimum metr, półtora takiej gumy zaraz za zestawem jest tutaj obowiązkowe. Więc nie podoba mi się, osobiście to nie podoba, bo dla mnie prostszy zestaw tym uważam jest bardziej skuteczny. No ale niestety, trzeba się dostosować. Rzucę tam łopatką trochę ziarna tego peletu. Jedną
tylko będę tutaj łowił praktycznie to już do końca. Będę systematycznie podrzucał na jakiś czas trochę robaków, trochę peletów, brydzy. Pierwszy zestaw drzew. Na drugim zestawie ląduje taki mix wafters i pop-up. Po prostu wwierciłem ten Miracle Berry pływający w bananowo to banan toffee wafters. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale ten bawanek idealnie unosi się nad powierzchnią dna. Dno jest lekko porośnięte takim zielonym jakby mchem, glonami. I myślę, że uniesienie tego jakieś 3-4 cm na dno będzie dobrym pomysłem. I to już wywiozę trochę dalej z miksem peletów i kulek. No i uciekła mi łódka. Wziąłem rozładowaną baterię. A druga bateria została w domu na ładowarce. Porządnie jest. Mam nadzieję, że wiatr ją zaraz doprowadzi tam w kąt i sobie wyciągnę pod bierakiem. Straciłem łódkę, więc nie wywiozę już zestawu dziś. Jutro będę miał baterię, więc od jutra będę mógł wywozić. Więc postanowiłem strzelić tutaj blisko brzegu. Na basenie. SSP. Zobaczmy. Łowię w płytszym końcu. Tu w moim zasięgu jest woda od 1,5 do maksymalnie 3,5 metrów. Chłopaki łowią w drugim końcu wody. Tam głębokość sięga nawet 7 metrów. Ja liczę na to, że w ciągu dnia, dziś, jutro, pojutrze mamy mieć dość wysoką temperaturę na 19-20 stopni. Więc liczę, że tamta woda będzie się nagrzewać, ryby chętniej będą tam się pojawiać. I co widzisz? To widzę. A ty widzisz? No. Tu mam zestaw tutaj, na końcu tego spadu. No to chyba dobre miejsce. Na około 5 metrach taki. Tu jest górka, widzisz, i wypłycenie. Moja już teraz na, idę tam na 15 metr. Już jest 3,5 metra. A widać jakieś ryby pływają? Zobacz, jaki duży skok jest. Nie, mam ustawione, w tej chwili nic nie widzę. Aha. 2,5. Widzisz, tu głęboko jest. Stromo.